Jakby schroniska, nie myślę nie tylko w Wałbrzychu, ale ogólnie schroniska jakoś tak kojarzą się dość mocno z psami. I rzeczywiście, no, psów jest więcej niż kotów, ale w niektórych okresach, wbrew pozorom, nie dużo więcej niż kotów. Więc koty także podlegają procedurom adopcyjnym. Posiadamy koty wszelakiej maści. Białe, czarne, rude, białorude, tak, szylkretowe. I kocurki, i kociczki. W okresie powiedzmy wiosny, lata, wczesnej jesieni jest także w schronisku dużo, dużo młodych kociąt, tak? Więc jak ktoś szuka młodego kociaka, także go znajdzie w schronisku, tylko to już w innym okresie powiedzmy niż teraz zimowym. Więc o tym też trzeba pamiętać, tak? Więc nawet jeżeli ktoś by chciał jakąś także karmę przekazać dla schroniska, to także mile widziana jest karma mokra kocia. Szczególnie upodobaniem cieszą się marki Whiskas i marka Felix, bo koty są dość wybrednymi stworzeniami, nie wszystko chcą zjeść, a Whiskasy i Felixy cieszą się zawsze dużym, dużym wzięciem. Potrzebujemy przede wszystkim takich rzeczy jak koce, narzuty, pledy. Nie przyjmujemy kołder i poduszek. To zwierzęta rozgryzają, to zaraz to wypełnienie fruwa po całym boksie, zatyka kanały odpływowe, z tym jest więcej problemu niż jakiegoś pożytku z tego. Jeżeli ktoś chciałby przekazać dla naszych zwierząt karmę, to zawsze przede wszystkim zależy nam bardziej na karmie mokrej niż suchej, dlatego że karmy suchej mamy dość sporo. A jeżeli karmę mokrą, to zawsze milej widziana karma troszeczkę lepszej jakości. Najprościej nawet do nas zadzwonić, jeżeli ktoś na przykład dokonuje zakupów przez internet, to my nawet jesteśmy w stanie wysłać konkretne linki, że taka karma, która jest stosunkowo niedroga, a lepsza niż taka zwykła, taka nam się przyda, więc jakiś kontakt z nami też można tutaj do nas zadzwonić, napisać maila, powiemy. Nierzadko też przydają nam się rzeczy, które ludzie myślą, że właściwie są już śmieciami i mogą wyrzucić, bo jakieś elementy konstrukcyjne typu zdemontowane ogrodzenia, przęsła ogrodzeniowe, kątowniki, jakieś elementy stalowe, fragmenty większe, blachy. My takie coś wbrew pozorom wykorzystujemy na bieżąco, bo dewastacja w schronisku jednak jest dość duża. Zwierzęta, psy, szczególnie większe, silniejsze psy, no niszczą po prostu, tak? Niszczą i trzeba jakby na bieżąco jakieś reparacje dokonywać. I czasami wbrew pozorom ktoś zadzwoni i okazuje się, że ma gdzieś tam na ogródku zdemontował 6-7 przęseł ogrodzeniowych, które akurat nam się przydadzą, a tak by to poszło po prostu w śmietnik, więc to weźmiemy. Więc takich właśnie darów materialnych to. A najprościej wbrew pozorom, najprostszą i zupełnie darmową formą pomocy dla schroniska jest po prostu mówienie o schronisku, bo nierzadko ludzie nie zdają sobie sprawy, że w ogóle schronisko jest, tak? I jeżeli ktoś gdzieś usłyszy, że jakiś znajomy, ktoś z rodziny, kolega poszukuje psa lub kota, to może wbrew pozorom najprościej pierwsze kroki skierować właśnie tutaj do nas. Adopcja nic nie kosztuje, a można naprawdę polepszyć los jakiegoś zwierzęcia i znaleźć tutaj tego przyjaciela na całe życie.